Jumla to proste, epizod drugi. Cześć, ja nazywam się Marcin Równicki. Witam Was w drugim epizodzie Jumla to proste. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak prosto i skutecznie można przekierować strony z protokołu HTTPS na HTTP, jak i odwrotnie. Najważniejsza informacja to taka: jeśli nie posiadacie żadnego certyfikatu, ten filmik dzisiaj nie jest dla Was, ale aczkolwiek możecie go obejrzeć, aby nabyć pewną wiedzę. A więc tak, plugin o którym wspomniałem jest firmy IREO i jest on całkowicie za darmo dla Joomla 3, 4, także można się zarejestrować i go pobrać bez problemu. Instalacje i inne tym podobne rzeczy po prostu pominę, bo to wiadomo każdy już potrafi. Wchodzimy sobie na nasze zaplecze. Jak widzicie u mnie jest strona zabezpieczona certyfikatem, ładna jest kłóteczka. I Wam też polecam, jeśli macie certyfikat lub planujecie go zakupić, a certyfikaty, w zależności od tego, na jaką kwotę są ubezpieczone, można już kupić od 100 zł. wzwyż. Także na zwykłego bloga lub jakąś prostą stronę śmiało można się zaopatrzyć w taki certyfikat. A więc wracając do rzeczy, wchodzimy sobie w konfigurację SSL-a. W naszym przypadku będziemy chcieli osiągnąć taki efekt, żeby nasz formularz kontaktowy był yy, cały szyfrowany, czyli leciał protokołem SSL. W tym oto module wchodzimy sobie w opcje. I tak wybieramy sobie przekierowanie non SSL na SSL, przekierowanie SSL na SSL. Proszę się nie bać, nie będzie tutaj multi redirection i żadnych błędy nam nie wyskoczą. I oczywiście wybieramy sobie niezależnie od tego, czy mamy wybrane w naszym konfiguracji globalnej szyfrowanie backendu, czy też nie. Ten plugin działa niezależnie. Ja, ponieważ posiadam certyfikat, mam wybrane zarówno w konfiguracji globalnej, jak i w pluginie, że tak, chcę mieć szyfrowany cały ruch po stronie zaplecza. Wam też polecam to jako zdobych praktyk. Wracamy sobie do zakładki dodatki i tak jak mówiłem, jeśli potrzebujemy jakikolwiek element menu zabezpieczyć sobie protokołem SSL, czyli szyfrowanym możemy to zrobić bardzo prosto, po prostu klikamy i wybieramy sobie nasz, spod naszego menu co tam sobie chcemy, czy to by było na przykład logowanie, czy też yy, jakieś płatności to tym bardziej powinny być zabezpieczone protokołem SSL. Czasami po prostu nie opłaca się mieć całej strony szyfrowanej. Z, jednych, z jednego choćby nawet względu. Jeśli mamy stronę na serwerze współdzielonym, to wiadomo, zasoby są podzielone. I ja tu zrobiłem taki test wczytywania mojego, mojego kontaktu, strony z kontaktem, z, z kontaktem do mnie, i proszę zobaczyć, że strona ładowała się sekundę i 82 setny. Ale jak zastosujemy protokół SSL, to już jest prawie sekundę dłużej. Po prostu to wymaga większego obciążenia naszego serwera. dlatego te strony SSL, SSL, wróć, znaczy po httpsie, szyfrowane, czasami wczytują się dłużej, po prostu potrzebują więcej zasobów. No ale wracając sobie do naszego modułu, jeśli mamy w moim przypadku tak skonfigurowany przechodzimy sobie na naszą stronę. Można zwrócić uwagę, że ja po kliknięciu w odnośnik do mojej strony, pomimo że mam tutaj na dole w lewym dolnym rogu widać https, przejście na po https, strona otwiera się nieszyfrowana, czyli tak zwany redirect jest zrobiony. I teraz wchodzimy sobie na wspomniany kontakt. I co się dzieje? Strona się staje nagle szyfrowana. Oczywiście to jest wszystko za sprawą tego pluginu. Prosty w użyciu, darmowy, dużo zastosowań można użyć po prostu z mojej strony. Polecam. No i to taki krótki filmik, także polecam, żeby się z nim zapoznać. Jak ktoś posiada certyfikat, a nie chce mieć szyfrowanej całej strony, bo tak jak ja na przykład prowadzi tylko swoją stronę prywatną, a chce zabezpieczyć tylko niektóre elementy. Także. Ten plugin idealnie do tego się nadaje. Nie trzeba nic mieszać, że tak powiem, po akcesie. wiadomo, że nie każdy lubi, nie każdy potrafi. I wiadomo, jak to bywa czasami na naszych serwerach. Czasami jedna reguła u kogoś działa, a u innego nie działa. Mam kontakt, jest szyfrowany, wracam na stronę główną. Jest potem strona szyfrowana, ładuje się szybciej, tak jak. Ja tego sobie życzę. Także zachęcam do korzystania z tego pluginu, jak ktoś ma potrzebę. Wszelkie linki będą podane na dole, jak i w opisie. Ode mnie tym razem to już wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że jest to dla Was ciekawe i interesujące. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco. Cześć! Podobało się? Nie zapomnij dać suba. Cały świat będzie Ci wdzięczny. W tym i ja.